Przykład, którego każdy z nas może, ale też i powinien. Powinien się uczyć, jak być wiernym do końca. Jestem bardzo dumny z tego, nie tylko ze względu na ojca, że to jest ulica Józefa Franczaka, ale dla mnie nazwa ulicy Józefa Franczaka wiąże się z całością tego podziemia. To jest symbol tych żołnierzy wyklętych, bo tutaj obok też jest ulica Zapory. Także to jest jak gdyby dowartościowanie tych ludzi po iluś latach bycia na śmietniku historii. No on jest bardzo ważny, tak? Ze względu na to, że ostatni. Ostatni i najdłużej tutaj chodzący z bronią, działający, podtrzymujący tą ideę walki o niepodległość. Oczywiście także ważny, dlatego że był bezpośrednim podwładnym kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka, więc niejako przenosił tę pamięć o swoich dowódcach. Ostatni partyzant II Rzeczypospolitej. Żołnierz wyklęty, przez 24 lata walczący z bronią w ręku, najpierw z okupacją hitlerowską, później z sowiecką. Postać przez wiele dziesiątków lat zapomniana. Nawet w dokumentach PZPR-u była taki cytat z jakiejś narady, że w gromadzie Kozice nie ma naszej struktury podstawowej organizacji partyjnej, bo wszyscy boją się bandyty Lalka. Czyli jeden człowiek, który tak naprawdę no, już tylko walczył o przetrwanie, ale mający wielu współpracowników, którzy dawali mu jeść, schronienie, nocleg, powodował, że no, tych struktur komunistycznych tu nie było. Jest to miejsce prowadzące najdalej na wschód, wysunięte miejsce naszego miasta, prowadzące w kierunku miejscowości związanych z życiem i śmiercią Józefa Franczaka. Dodatkowo miejsce, które zbiega się z ulicą dowódcy Lalka, majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, a łączy te dwie ulice rondo Janusza Krupskiego, strażnika pamięci o żołnierzach wyklętych. Prawdę mówiąc, nigdy nie sądziłem, że dojdzie do czegoś takiego, że właśnie tych ludzi będą przywracać na karty historii, bo właśnie bardzo duże zainteresowanie młodzieży jest. Młodzi patrioci, których nazywają niektóre środowiska faszystami, właśnie utożsamiają się z tymi żołnierzami wyklętymi, jak 1 marca zawsze marsze są. No, to pewnym środowiskom jest to solo vocus. Jest to przywracanie pamięci historycznej, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków, pamięci o tych bohaterach, którzy przez dziesięciolecia byli autentycznie wyklęci, zapomniani, nazywani bandytami, zaplutymi krołami reakcji, którzy byli skazani na wyrzucenie na śmietnik historii. Okazuje się jednak, że to im historia przyznała rację i to oni są autentycznymi patriotami.